małym chłopcem to chciałem być żołnierzem i 30 lat minęło, a ja dalej w to wierzę. Serdeczne życzenia na święto narodzenia Boga Słońca, Saturna, na ile dziś wyceniasz? Lubię poranki, gdy bramy otwierają. Idzie do zmielenia tłum całą zgrają. Swoje ręce ich wezmę i w kolegów ręce wezmę. Wypuszczę za 2 lata wymiętego jak szmata. Dzień 16 sierpnia 2022 roku zapamiętam pewnikiem na długie lata, bowiem tego dnia właśnie odebrałem w urzędzie pocztowym list polecony, jak się okazało, zawierający kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Awizo zalegające w pocztowej skrzynce czekało za mną od tygodnia, a dostarczone zostało w dniu moich 48 urodzin. Od taki prezencik. Ponad ćwierć wieku od zakończenia służby zasadniczej wojsko przypomniało sobie o mnie teraz właśnie. Pierdolę, kurwa. Cóż, po wstępnym wnerwieniu na wszystko, co według mnie mogło mieć wpływ na taką kolej rzeczy, stopniowo zacząłem się oswajać z tą myślą, pocieszając się faktem, iż nie ja sam zostałem postawiony w takiej sytuacji. Zwolnienie z ćwiczeń szybko wybiłem sobie z głowy, bowiem w grę wchodziłaby tylko zmiana kategorii zdrowia, natomiast wszelkie inne sposoby przesunęłoby to tylko w czasie. Pogodziłem się więc z takim obrotem spraw i czekałem na nadejście 19 września, kiedy to na godzinę 8 miałem się stawić w jednostce wojskowej 1523 w Inowrocławiu. Dzień pierwszy, poniedziałek. Kilka minut przed godziną 8 stawiłem się na biurze przepustek jednostki wojskowej przy ulicy Dworcowej w Inowrocławiu, gdzie w latach 1995-96 pełniłem zasadniczą służbę wojskową. Z wiadomych względów panuje tu większy niż zwykle ruch. Ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ktoś o coś pyta, ktoś gdzieś telefonuje. Pomimo osób zatrudnionych do obsługi poboru rezerwistów oraz pozorów wojskowego ładu panuje, co daje się odczuć, niewielki chaos. Ja i kilku moich współtowarzyszy siedzimy w niewielkim pomieszczeniu dobrą godzinę, po czym ktoś każe nam iść za nim. Jak na stosunkowo niewielką liczbę powołanych, osób bezpośrednio zaangażowanych, pełniących przeróżne funkcje, od żywych tablic informacyjnych po osoby pomagające wypełnić wymagane druki, no jest dobra setka. Zatem trwa spisywanie, wypełnianie, aktualizowanie steku dokumentów i wszelkich kartotek pamiętających czasy ubiegłego tysiąclecia. Nic tu się nie zmieniło. Gumka, ołówek i pożółkłe tekturowe akta. Najważniejszy jest numer telefonu, waga delikwenta przeważnie wyższa niż przed lat. Ewentualnie miejsce pracy, ale to już nie jest takie istotne. Potem jeszcze jakiś podpis i chyba po raz trzeci PESEL. Potem siadamy w nie za dużej sali, gdzie powiedzmy jakaś komisja składająca się z 5 czy 6 osób informuje nas o zasadach obowiązujących na ćwiczeniach. RODO i ochronie informacji niejawnych wraz z upoważnieniem dostępu do informacji o klauzuli tzw. zastrzeżone. Oczywiście znów jakieś druki do wypełnienia i podpisania oraz jeszcze raz PESEL, numer telefonu. Tamten pewnie gdzieś zgubili. Po załatwieniu wszelkich formalności wydawane są maski przeciwgazowe, pamiętające jeszcze Ludowe Wojsko Polskie oraz płaszcze ochronne zwane w skrócie OP1. Pakujemy się w autobus i jedziemy w trochę przeciwnym kierunku, bowiem do Torunia, gdzie zostaje wydane umundurowanie, obiad, wyprowiantowanie na pozostałą część dnia, bowiem przed nami jeszcze dobre 250 km. Około godziny 18 docieramy na miejsce. Skład Drawno, dzisiejsza jednostka wojskowa 4666, obecnie pierwsza regionalna baza logistyczna. Położona jest około 25 km na wschód od Choszczna. Właśnie tu przyjdzie nam spędzić 8 pełnych dni, bowiem dzień ostatni upłynie na powrocie do domu. Jeszcze tego samego dnia zakwaterowana tam kadra szkoleniowa robi nam instruktor ześcielenia łóżek oraz udziela informacji dotyczących panujących tu zasad oraz przebiegu szkolenia. Po ich podejściu do tematu i stosunku do nas szybko orientuje się, że to raczej w czasy nie będą i pomimo tak zwanej wojskowej sztuki będą to całkiem poważne ćwiczenia z największym naciskiem na szkolenie strzeleckie oraz terenoznawstwo. Budynek koszarowy, w których nas zakwaterowano, został specjalnie na tę okoliczność wyremontowany i choć przydzielone nam żołnierskie izby liczą od 6 do 8 miejsc, to stoją w nich identyczne jak przed laty sprężynowe niewygodne łóżka oraz metalowe toporne szafki. Cóż, zawsze to lepsze niż stłoczenie na 50 metrach kwadratowych kilkudziesięciu żołnierzy, jak to miało miejsce podczas mojej zasadniczej służby wojskowej. Pierwsza noc jest koszmarem, nie tylko z powodu niewygodnego łóżka, ale stresu związanego z zaistniałą sytuacją oraz odgłosem wydawanych przez co niektórych zwanych potocznie chrapaniem. W
Wtedy to właśnie zorientowałem się, w jakim celu wydano nam stopery do uszu. Od tej pory noce nie były już takie irytujące i męczące. Dzień drugi. Pobudka, wstać! Co prawda obudziłem się dużo wcześniej, mając wrażenie, że nie spałem co najmniej od trzeciej w nocy. Niemniej darcie japy dyżurnego kompanii tak samo wkurwia, jak i wkurwiało przed laty. Na szczęście oszczędzono nam innych wojskowych rytuałów typu zaprawa czy jakieś poranne porządki z grabieniem liści włącznie. Do śniadania jest sporo czasu, to też poranna toaleta nie sprawia większych kłopotów, niemniej przy niewielkiej przepustowości dostępnych sraczy i umywalek tworzą się kolejki i zatory. Kto sprytniejszy, dłuższe kiplowe posiedzenia załatwia na spokojnie długo przed pobudką. Na posiłki wożą nas do oddalonego o 25 km Choszna, bowiem stołówka na terenie naszej jednostki została zamknięta. Stołówka znajduje się na terenie koszar 12. Brygady Zmechanizowanej, zwanej Choszczeńskim Dywizjonem Artylerii Samobieżnej. Kolację pobieramy podczas obiadu, niemniej dwa razy dziennie mamy wycieczki do Choszna. Dobre, to w sumie przynajmniej czas szybciej mija. Dzień trzeci, środa. Kolejne dni niewiele różnią się od innych. Zajęcia rozpoczynają się zaraz po śniadaniu, a kończą o 18:00 z przerwą na obiad. Są to wszelkiego rodzaju wykłady tematyczne oraz pogadanki. Zadania: utrzymanie przejezdności wytypowanych odcinków dróg samochodowych oraz budowanie dróg na przełom. Po trzech dniach życia koszarowego człowiek nieco przyzwyczaja się do nowej sytuacji oraz do współtowarzyszy. Najbardziej aktywni buntownicy nieco cichną, bowiem szybko stwierdzają, że akcentowanie na przeróżne sposoby swojego niezadowolenia nie wychodzi na dobre i szkodzi wszystkim. Wniosek: lepiej się nie wychylać, nie rzucać w oczy. Nie zawsze jest to łatwe i możliwe, ale wówczas ściągamy na siebie i innych mniej kłopotów. Dzień czwarty, czwartek. Czwartek wita nas słoneczkiem i dość przyjemną temperaturą, zwłaszcza na wędrówkę po lesie, bowiem na ten dzień zaplanowany mamy tak zwany marsz na azymut. Miejsce startu i kolejne punkty kontrolne, gdzie dostajemy wytyczne w postaci współrzędnych lub azymutu do następnego punktu. Te zajęcia nie sprawiają mi najmniejszego problemu, bowiem od zawsze uwielbiałem wszelkiego rodzaju mapy, które to studiowałem godzinami już jako kilkuletnie dziecko. Wyznaczanie kierunków na podstawie pozycji słońca czy gwiazd nie jest niczym obcym, a przeto orientacja w terenie nieznanym jest do ogarnięcia w kilka chwil. Oczywiście nasza grupa jest najlepsza, z czego jestem dumny. Tak minęło przedpołudnie i poza obtartymi stopami jest nawet fajnie. Niemniej po przebyciu blisko 11 km po leśnych tuptach i bezdrożach mało kto ma ochotę na dalszą część zajęć, czyli zaplanowanego po obiedzie ćwiczenia przygotowawczego do szczelania, które ma się odbyć nazajutrz. Wszystko bardzo na poważnie. Już po ciemnościach kończymy ten pełen wrażeń dzień. Nerwów nie brakuje i naszego niezadowolenia również, bowiem wszyscy jak jeden mieliśmy serdecznie dość. Pozostało zatem pójście spać i wcześniejsza pobudka, bowiem na Szczelnicę musimy dojechać do oddalonego około 60 km Wałcza. Dzień piąty, piątek. Wcześniejsza pobudka i wyjazd na śniadanie do Choszczna, aby zaraz po nim wyruszyć na Szczelnicę w Wałczu, czyli łącznie musimy przebyć ponad 100 km. No przynajmniej czas leci i lepsze to od jakichś nie zawsze fajnych zajęć czy prób z elementami musztry. Na Szczelnicy poza samym strzelaniem jest również okazja porzucać granaty. Tak, oczywiście ćwiczebnym, chodzi taki też krzywdę zrobić może. Strzelanie to potocznie zwana dwójka, strzelanie numer 2, czyli do figury bojowej zwanej Bolkiem i Lolkiem. 15 sztuk nabojów i do boju, z tą różnicą, że tylko ogniem pojedynczym. Jak podejrzewam, żeby sobie co nie jeden krzywdy nie zrobił, a co gorsza innym. Tak mija czas do obiadu, który przy okazji dostajemy w jednostce wojskowej w Wałczu. Różnicy nie zauważyłem, choć niektórzy twierdzą, że o niebo lepszym niż Choszcznie. Nie mam pojęcia, na czym ta różnica polega, bowiem jakość posiłków, jak i kwota na nie przeznaczona, czyli tak zwana norma wyprowiantowania, jest podobna i jak się zorientowałem, waha się w granicach 11 do 18 zł. Zatem tu szatobryjom z borowikami z patelni na pewno nie dostaniemy. Późnym popołudniem wracamy do Drawna, gdzie żebyśmy się czasem nie nudzili, czekają nas jeszcze jakieś zajęcia związane z doprowadzeniem broni do stanu wyjściowego. Takie są przynajmniej założenia. Dzień szósty, sobota. Sobota zasadniczo nie różni się od pozostałych dni, poza tym, że zajęcia są zaplanowane tylko do obiadu. Ładna, słoneczna pogoda, zatem po podzieleniu nas na grupy przystąpiliśmy do ćwiczeń związanych z organizacją przejazdu kolumn pojazdów, czyli inaczej rzecz ujmując, tak zwane kierowanie ruchem za czoło, a w zasadzie za całą kolumnę pojazdów wojskowych robił wysłużony honker. W sumie wszystko logiczne i wymowne.
Dzień siódmy, niedziela. Niedziela jak przystało, nawet w wojsku jest dniem wolnym, cokolwiek to znaczy w naszej sytuacji. Wyjść poza teren jednostki nie wolno, po jednostce łazić nie wolno, bo jak nam powiedziano, cywile, czyli pracownicy ochrony, bywają czasem zbyt precyzyjni w interpretacji przepisów i mogliby kogoś w przypływie emocji najzwyczajniej ustrzelić. Jedyne co wolno, to przebrać się w cywilne ciuchy. Nie korzystamy jednak z tego przywileju, nie widząc w tym sensu, bowiem w wojskowym uniformie jest mi zupełnie dobrze, a w domowych papuci i dresów niestety ze sobą nie wziąłem. Tak mija czas do wieczora, na rozmowach i łażeniu wokół koszarowego budynku. Atrakcją jest zatem kolejny wyjazd na obiad. Najważniejsze, że pozostały już tylko 2 dni. Dzień 8, poniedziałek. Dziś mija tydzień, jak wraz z towarzyszami niedoli pogrążeni w wielkiej niewiadomej stawiliśmy się na biurze przepustek, by rozpocząć przygodę życia, przyczyniając się tym samym zwiększeniu przydatności bojowej żołnierzy rezerwy. Atmosfera wojskowej dyscypliny przez weekend zauważalnie zelżała, niemniej nadal wszystko musiało być poukładane, a każda zbiórka, czy to na posiłek, czy na zajęcia, wiadomo, zgodnie z zasadami musztry. No i trzeba przyznać, że z dnia na dzień wychodziło nam to coraz lepiej. Po śniadaniu czas wypełniony zajęciami, choć już jak dało się zauważyć, bardziej na tak zwaną sztukę, a przerwy pomiędzy stawały się coraz dłuższe. Zapewne chodziło o to, aby coś robić, a już nikomu się nie chciało jakoś to dosadnie angażować. No i w końcu wyczekiwane zajęcia z ochrony chemicznej, czy jak to tam zwał. No bo przecież nie na próżno dostaliśmy wyposażeni w maski przeciwgazowe i kombinezony chemiczne, które jakby mogły mówić, zapewne wspominałyby czasy ludowej demokracji. Jednak były one ładnie zwinięte i spakowane, to po co je ruszać? Na zajęciach mieliśmy okazję zobaczyć i poprzymierzać bardziej aktualne wyposażenie, które na pierwszy rzut oka zupełnie nie przypominało tradycyjnych, powiedziałbym, kultowych już OP-1 czy OP-2. Dzień 9, wtorek. Pomimo wielu bardziej lub mniej ciekawych i absorbujących zajęć, czas dłuży się i daje się zauważyć, że większość z nas utęsknieniem czeka dnia wyjazdu i powrotu do domu. Organizatorzy w ten przedostatni dzień przygotowali dla nas zwiedzanie jednostki wojskowej w Wałczu, zatem zaraz po śniadaniu jedziemy na wycieczkę. Jest okazja poznać z bliska sprzęt, jakim dysponują jednostki logistyczne, tak zwanego zabezpieczenia i co wcale nie dziwi, obsługa bardziej ceni sobie starszy sprzęt od wszelakich nowości, w których awarii z uwagi na zaawansowanie technologiczne nie da się już tak łatwo usunąć. I tak jak poczciwego stara 266 w miarę rozgarnięty mechanik jest w stanie opanować, zapewniając jego sprawność, to nafaszerowaną elektroniką hybrydę Jelcza, Mercedesa i Iveco nie jest już tak łatwo. Czas mija dość sympatycznie, jest okazja porozmawiać z zawodowymi żołnierzami, m.in. o warunkach pracy etatowej w wojsku. Jak się można zorientować, wszystko zależy przede wszystkim od stopnia, przydziału i pełnionej funkcji, nie zapominając również o tym, że to wojsko i nigdy nie jesteś pewny, co będziesz robił jutro i gdzie będziesz stacjonował za tydzień, zwłaszcza w czasie podwyższonej gotowości bojowej. Dzień 10, środa. W końcu nadszedł dzień wyjazdu, dzień powrotu do domu, do swoich codziennych obowiązków i spraw. Wyprowiantowanie wręczono nam wczoraj, więc wycieczki na stówkę chosztyńskiej jednostki już nie ma. Pozostało jeszcze ogarnięcie ISP oraz rozliczenie się z wydanych na czas ćwiczeń koców i poszewek. Oczywiście jeszcze uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym rezerwistom, wspólna fota i powrót do Inowrocławia. Oczywiście przez Toruń. Krótki postój na stacji paliw i o dziwo wydawać by się mogło spragniona grupa facetów nie rzuca się na regały z napojami procentowymi. Może to emocja, może co niektórzy doszli do wniosku, że skoro przeżyli 10 dni, to jeden dzień różnicy wielkiej nie zrobi. Koniec końców docieramy do Torunia, gdzie wszystko idzie sprawnie i co najistotniejsze o wiele szybciej. Kilka wymaganych podpisów, wszystko się zgadza. Zatem jeszcze tylko Inowrocław. W inowrocławskiej jednostce wydanie zaświadczeń o odbytych ćwiczeniach rezerwy, pieczątka w książeczce wojskowej i jesteśmy wolni, przynajmniej do następnego razu. Podsumowanie. Z perspektywy czasu, pomimo początkowego buntu i niechęci do tego typu atrakcji fundowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, okres ten było nie było wycięty z życia, wspominam dobrze, i może nie tyle przez sam zakres ćwiczeń, ale przez atmosferę, jaka wytworzyła się wśród jeszcze kilka dni wcześniej zupełnie obcych i nieznanych sobie ludzi. Ludzi oderwanych od swoich codziennych spraw, od swoich większych czy mniejszych problemów. Niemniej było, minęło i takim sposobem odhaczony w wojskowych kartotykach odbyłem swoje pierwsze ćwiczenia rezerwy po blisko 27 latach od zakończenia obowiązkowej jeszcze wtedy służby wojskowej. Przynajmniej dowiedzieliśmy się, jakie zadania czekają na nas w razie W i jaką rolę przydzielam
pełni. Tego, pomimo przydziału mobilizacyjnego jako kierowca, nikt mi przez ponad ćwierć wieku z łaski swojej nie powiedział. Mając oczywiście świadomość, że to wojsko i panujące w nim często niezrozumiałe, żeby nie powiedzieć dziwne decyzje, niczego nie można być pewnym. Czasy się zmieniają, ale też i ludzie. Zatem pożyjemy, jak to się mówi, i zobaczymy. Niepokojącym wydaje mi się i chyba słusznie jeden szczegół, mianowicie przez ten cały czas, zarówno jak i przed oraz w trakcie ćwiczeń, nikt nie interesuje się twoim zdrowiem, zarówno tym fizycznym, jak i psychicznym, że o światopoglądzie nie wspomnę. Nikt o nic nie pyta, oczywiście można się odwołać, przedstawiając odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub zbuntować się już w trakcie ćwiczeń z powodów na przykład wyznaniowych czy subkulturowych. Tylko bez trwałej zmiany kategorii zdrowia na nic to się zdaje, a wyniknąć z tego może więcej kłopotów niż korzyści. Traktuję zatem ten epizod jako przygodę, swoisty przerywnik od problemów, a być może i taki bym powiedział mózgowy resecik. Pozdrawiam wszystkich rezerwistów, zarówno tych, którzy brali już udział w ćwiczeniach, czy też tych, którzy dopiero otrzymają kartę powołania.